Aha, teraz mogę zacząć gadać, słuchajcie. Vlog ma z dzień drugi i mamy przerwę pomiędzy, pomiędzy zajęciami, pomiędzy jednym modułem a drugim. Chwila przerwy, 10 minut dosłownie, ale to nic, słuchajcie, właśnie wiążę takie ładne mini bombeczki, zobaczcie jakie śliczne, ciemnozielone, ja bardzo lubię taki kolor butelkowy i mam tutaj już 4 nawleczone, bardzo ładne swoją drogą, no i jeszcze jedną nawlekę i mam tutaj jeszcze takie większe złote i będę właśnie przystrajać moją choineczkę taką tutaj malutką i ona sobie tutaj będzie stała na biurku albo na parapecie. Zastanawiam, ile tych bombeczek, bo tutaj dużo nie potrzeba. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zielonych i pewnie z 3 złote. Może 3, nie, może 4 złote. Nagrywamy syf, który zrobił Bartek. To jest golona. Ale żeś upierdzielił tą płytę już. Przyszła kurde z tym nagrywaniem, jak ja tu pokroiłem. No i on, o Jezu, no. A potem Bartek wam pokaże coś, co potrafi tylko 5% ludności. Trzeba to zweryfikować w internecie, bo może lekarz kłamie. Nie, lekarze nie kłamią. Dobra, poczekamy na żarcie. Zaraz zobaczymy, czy to jest zjadliwe, staruszku. Ała. Wygląda średnio. No pewnie tak. Moje zespół tu ładnie wygląda. Ciemno. Mokro, śnieg pada. Franek, chodź! No! I sypka do domu, bo już się wysikał. Chodź. No, o Jezus, ja co za atak.
No chodź tutaj, no chodź tu piękna mordunio. No taka ładna łatka jesteś, no tak. Piękny nasz misiaczek. Trochę tego śniegu spadło. Nie. Zima. Nie ma jeszcze zimy. Zima za dopiero... ile? 21 grudnia. To zima za grudnia? No. Zima. Pada śnieg. Dzień dobry. Mamy godzinę 4 rano. Ja przygotowuję się właśnie do wyjazdu do Łodzi. Tu mam pryszcza bardzo bolesnego. I dlatego też nakleiłam sobie ten plasterek. No to rozumiem, głupio to wygląda, ale nie mogę inaczej, bo normalnie inaczej go wycisnę, a mnie strasznie boli. Robię delikatny make-up. Dzisiaj jestem w Łodzi do 14 coś i wracam sobie do domku. No zobaczymy, jak to będzie w tej Łodzi. Na razie jestem, szczerze powiedziawszy, niezadowolona z tych studiów. No ale zobaczymy. No, mam nadzieję, że na koniec roku akademickiego stwierdzę, że jednak nie było tak źle. Na razie nie jest zbyt tak spoko. Dobra, widzimy się później. Mój pryszcz i ja, widzicie, jest zaklejone. Witamy się z pod Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Słuchajcie, oczywiście Łódź, jak to Łódź? Nie zaskoczyła mnie, byłam święcie przekonana. Drogi są tragiczne w Łodzi, w ogóle nie odśnieżone. Tutaj wam nagrałam tak pionowo. Dojazd do Akademii jest w ogóle nie odśnieżony. Drogi są okropne, nie dość, że stan dróg w Łodzi, ja będę za każdym razem to powtarzać, jak będę tutaj przyjeżdżać, jest kurczę tragiczny, naprawdę. Ja mieszkam na takiej wiosce, wiecie, koło takiego małego miasteczka, no Nowe Miasto Lubawskie to jest takie małe miasteczko, ile tam może być mieszkańców? 12 tysięcy mieszkańców, to jest małe miasto, wiecie, te wioski obok tego miasta to takie tam dziury, ale słuchajcie, no kuźwa, mamy tak dobre drogi i drogi są odśnieżone. Ja z swojego podwórka wyjechałam od razu na praktycznie czarny asfalt, krajówka odśnieżona. Do Gronowa, w Gronowie ja wjeżdżam na autobanę, tutaj na Łódź. No, na autobanie odśnieżone, nie było jakoś tam, były tylko takie dwa momenty, gdzie nie było rzeczywiście odśnieżone i było dużo śniegu, ale jechało się świetnie, jechałam sobie 130, 140, 120, bez problemu się jechało. No i zjechałam tu oczywiście na Strykowska i ulica Strykowska, po prostu tragedia. Jeszcze słuchajcie, przed nami jechała jakaś Skoda Fabia, która po prostu nie wiedziała chyba, jak się jeździ zimą i jechała jakby chciała, a nie mogła. Słuchajcie, jechała 35 na godzinę, a nie szło jej wyprzedzić, z tego względu, że ta Strykowska jest cała w dziurach, cholernie nieodśnieżona, błoto śniegowe i jeszcze było nagłe hamowanie, słuchajcie, bo Skoda zobaczyła, że na poboczu po prostu w rowie leży Ford. No, i znaczy leży, no nie leży, po prostu facet, no pewnie w poślizg wpadł, nic tam mu się nie stało i tak dalej, po prostu stał z boku, więc było nagłe hamowanie, słuchajcie, i oczywiście, wiecie, no całe szczęście, że te samochody mają ABS-y i tak dalej, ale no zarzuciło mi tył i widziałam, że z tyłu za mną jechała Skoda Kamiq i też ją zarzuciło. No już cholera jasna, jak nie umiesz jeździć zimą, to naprawdę nie jeździ, no bo takie niebezpieczeństwo stworzyła ta Skoda, że to jest coś niesamowitego. A, i jeszcze najlepsze jest to, wjeżdżam na bramkę tam w Gronowie,
Tam jest jakaś inna miejscowość, ale patrzcie, zapomniałam teraz, jak ona się nazywa. Na Ty chyba jakoś, ten wjazd. W każdym razie, słuchajcie, obok przejechał facet i wiecie, on miał po prostu ten wiatol i przejeżdża po prostu, wiecie, bez zatrzymywania się pobierania tego bileciku. I pan z busa, nie wiem, chyba się po prostu zakręcił, wysiadł z tego busa, odśnieżył tą rejestrację, bo faktycznie nie chciało go przepuścić tamtego, co miał ten wiatol, no bo była rejestracja, no wiecie, śnieg padał, tak, więc rejestracje były całe białe. W związku z tym on też wysiadł i on też samo zrobił i nagle go olśniło, że on musi wziąć jednak bilet i słuchajcie, on wsteczny i tyle. Tyle od mojej maski. Ja po prostu, wiecie, klakson, że chłopie, co ty robisz, nie? A ja nie miałabym możliwości cofnięcia, bo ja chciałam wrzucić wsteczny od razu, ale za mną stał samochód. Więc szybko klakson i on szybko wyłączył. Ja nie wiem, po prostu facet chyba jeszcze się nie obudzi, bo to była, nie wiem, 6:40 jakoś, tak? Może nawet nie. Nie, no nie wiem, coś na 27 była mniej więcej. Tutaj w Łodzi jest zdecydowanie więcej śniegu. Naprawdę. Tutaj w ogóle chyba non-stop pada śnieg, bo powiem wam szczerze, że u nas wczoraj troszkę spadło, ale to była taka dosłownie cieniuteńka warstewka, więc tutaj jest zdecydowanie więcej śniegu, no i zdecydowanie zimniej, bo jak dojechałam tutaj na parking pod ASP, jest -3,5. Dobra, słuchajcie, nie zostaje mi nic innego, jak się ubrać i iść, chociaż mi się strasznie nie chce, no ale trzeba to trzeba. To jest, w sumie, słuchajcie, miało być tak, że 2 tygodnie temu miałam być ostatni raz w Łodzi, ale jestem teraz ostatni raz w Łodzi i dopiero przyjadę do Łodzi, moi drodzy, żeby was nie skłamać. Kiedy? W lutym. Dobra,